dał go nam zrozumieć, przedstawił go przede wszystkim w swoim Słowie Świętym, po to, abyśmy mogli z niego także czerpać naukę, a przede wszystkim nie tylko czytać o tym, ale także stosować w swoim życiu. W dniu dzisiejszym, drodzy braterstwo, chciałbym, abyśmy przeanalizowali temat, który, tak jak powiedziałem, wydaje się bardzo ważny. Może nie tylko, że się wydaje, ale jest bardzo ważny. Z całą świadomością, myślę, stwierdzimy, że takim on jest. Temat, który dotyka życia nie tylko cielesnego, ale także życia duchowego, który, jeżeli stosowany jest w życiu, albo inaczej, jeżeli nie jest stosowany w życiu, jeżeli nie jest praktykowany w sposób właściwy oczywiście, to potrafi siać wiele duchowego zniszczenia w dzieciach Bożych. Wiele. Mamy z nim styczność w miejscu naszej pracy, mamy z nim styczność w naszych domach, w naszych zborach, ale także w każdej innej sytuacji życia, w której się znajdujemy, tam, gdzie nie jesteśmy sami, tam, gdzie przebywamy z kimś innym. No właśnie, praktykowanie tego, o czym będziemy mówić, powodowało przez wieki, ale także powoduje w dzisiejszym czasie wiele nieporozumienia, powoduje zrywanie związków braterskich, ale także związków przyjacielskich, powoduje oczernianie, powoduje to fakt, że brat występuje przeciwko bratu, siostra przeciwko siostrze, powoduje, że ci bracia są ze sobą w jakimś konflikcie, w jakiejś sprzeczności. Temat, który wydaje się może i zapomniany, temat, który może niektórzy określą, że nie jest potrzebny, ale jednak własne obserwacje, ale także życie, doświadczenia w tym zakresie pokazują i skłoniły mnie do tego, aby właśnie wspólnie z wami rozważyć ten temat. Zatytułowałem go prosto, dwoma słowami. Obmowa i plotka. Obmowa i plotka. Dwa teksty przyjmiemy za podstawę do naszych rozważań. List świętego Jakuba, 4 rozdział, werset 11, to jest pierwszy z nich. List świętego Jakuba, 4 rozdział, werset 11. Apostoł Jakub mówi tak, szczególnie pierwsze zdanie tego wersetu, nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Zwraca się do braci, nie do kogoś, kto nie jest chrześcijaninem, nie do kogoś, kto nie poznał Pana Boga, nie do kogoś, kto nie jest bratem w Panu, w Chrystusie, ale zwraca się, nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata, obmawia prawo, osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Szczególnie to pierwsze zdanie tego wersetu nas tutaj będzie interesowało. Inne tłumaczenia wypowiadają się w taki sposób. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Lub też, bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Bracia, nigdy nie mówcie źle jedni o drugich. To tylko te przykłady, mniej więcej w tym tonie inne tłumaczenia się wypowiadają. I jeszcze jeden werset, także który będzie podstawą naszych rozważań, list apostoła Tytusa, 3 rozdział, werset 2, też chyba bardzo dobrze znany wszystkim, list do Tytusa, 3 rozdział, werset 2. Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Lub też inne tłumaczenia, nie mówcie źle o nikim. Nie mówcie źle o nikim. Dziś raczej rzadko kiedy używa się sformułowania obmowa. Tak w mojej ocenie, indywidualnie. Natomiast częściej używa się sformułowania plotka. Częściej używa się sformułowania i słowa plotka. To jest tak samo jak dzisiaj rzadko kiedy mówi się o grzechu, rzadziej mówi się o grzechu, a częściej mówi się o pewnym problemie, o pewnej chorobie, którą ktoś może posiadać, ale nie o grzechu. Czasami może mówimy, że ktoś upada, ktoś się potyka, tak? Ale nie, że grzeszy. Jest to takie dosadne, twarde określenie. Ktoś dokonuje obmowy. Obmowa, tak jak grzech. Jest to pewnego rodzaju takie twarde określenie i mocne, które ludzie raczej starają się unikać. Różne tłumaczenia tych wersetów, które przeczytaliśmy, wskazują właśnie na ten sam problem, czyli na obmowę. Apostoł, jak przeczytaliśmy i zwróciliśmy naszą uwagę, na końcu tego pierwszego zdania, nie obmawiajcie jedni drugich, bracia, daje wykrzyknik.
On to mówi z okrzykiem. On chce to podkreślić, ten fakt. Bracia, zwróćcie uwagę, jak to jest istotną rzeczą w waszym życiu. Nie obmawiajcie jedni drugich. Oczywiście nie zwraca się tylko do braci. Zwraca się do chrześcijan, do braci i do sióstr. Zanim podamy definicję obmowy i powiemy sobie, czym jest ta obmowa, zwróćmy uwagę na ten jeden aspekt, który jest bardzo zbliżony do obmowy, czyli plotka. Czym jest plotka? W jaki sposób ona się uwidacznia i co ona powoduje? Plotka to jest niesprawdzona lub też kłamliwa wiadomość, zwykle powodująca utratę dobrego wizerunku osoby, względem której ta plotka jest wypowiadana. Czyli ktoś rzuca jakąś plotkę odnośnie jakiejś osoby, tak? Ale nie dość, że to jest informacja niesprawdzona, albo jest to informacja kłamliwa, czyli nieprawdziwa. No i powoduje ta plotka, że ta osoba w oczach innego brata czy siostry, innej osoby, no traci może na wartości. Albo ta osoba, tej osobie umniejszono z jej honoru, czy też z jej autorytetu, który posiadała. Plotka niekoniecznie jednak musi nieść za sobą obmowę. O, powiedzieliśmy, że te dwie rzeczy są do siebie bardzo zbliżone, ale jednak różne. Plotka niekoniecznie musi nieść za sobą obmowę. Może ona pozostać tylko niesprawdzoną lub kłamliwą wiadomością, którą uprzejmie jeden człowiek donosi drugiemu. Tak? Przekazuje. A więc można przekazać komuś informację, jakąś plotkę, niekoniecznie dotyczącą jakiejś osoby, ale ta rzecz może to dotyczyć jakiejś rzeczy, może to dotyczyć jakiejś sytuacji, może to dotyczyć jakiejś firmy na przykład, tak? I ktoś przekazuje jakieś plotki, jakieś informacje, które są niesprawdzone, niezweryfikowane. A więc nie dotyczą one osoby, a dotyczą jakiejś rzeczy. Plotka. Zazwyczaj jednak plotka występuje w kontekście osób. Najczęściej i najzwyczajniej. W takim przypadku jest już bardzo cienka granica między plotką a obmową. Wtedy, kiedy spróbuje się wysyłać plotki lub też słuchać takich plotek w stosunku do pewnych osób. Plotka najczęściej prowadzi do obmowy. W naturze ludzkiej tkwi ciekawość względem losów innych ludzi. Czy tak jest? Czasami ludzie są ciekawi, jak to jest u tych drugich ludzi. Najlepiej tak zweryfikować, sprawdzić, a co u niego słychać, a co tam robi, a jak żyje, a czemu się powodzi, a dlaczego tak dobrze, a czemu może tak słabo, tak? No, zweryfikować, co się dzieje u drugich ludzi. I ta plotka objawia się chęcią słuchania i poznawania najnowszych informacji o jakiejś osobie lub też komentowania czyjegoś życia lub czyjegoś zachowania. Na tym polega plotka. Przyjmuję tę informację lub też słucham tej informacji, komentując życie danej osoby, danych osób. Dla większości ludzi jest to czynność bardzo przyjemna. O, to jest coś przyjemnego. Bez tego to tak ciężko nawet żyć, ciężko oddychać. Co ciekawe, ludzie mniej chcą słuchać o Panu Bogu, mniej chcą słuchać o prawdzie, o Słowie Bożym, ale dużo chętniej słuchają i wypowiadają plotki. Zgodzimy się z tym? O, myślę, że wszyscy jesteśmy co do tego zgodni. Ludzie bardzo lubią słuchać plotek. Można by nawet pokusić się o takie stwierdzenie, że niektórzy zajmują się tym wręcz zawodowo. Niektórzy zajmują się tym zawodowo. Czym? Plotkowaniem. I co więcej, zrobią to z zamiłowaniem. Na przykład. Słuchaj, mam dla ciebie informację. Jeden do drugiego mówi, obojętnie, czy to brat do brata, siostra do siostry, obojętnie, jest to nieistotne. Mam dla ciebie informację. Albo dzisiaj młodzież powie, mam dla ciebie newsa, ale takiego nowoczesnego. Słyszałem, czy też słyszałam, że tamten brat podobno zachował się bardzo nieładnie w stosunku do tamtej siostry. No wiesz, jak on mógł się tak zachować? Dwa zdania. A zobaczmy teraz, co zostało popełnione w tych dwóch zdaniach. Widzimy, czego dokonała ta krótka informacja? Jedna osoba drugiej z zachwytem opowiada o tej osobie, która coś rzekomo popełniła. Wyraża sprawiedliwe oburzenie, no jak ta osoba mogła coś takiego uczynić, jak się mogła tak zachować. Po czym przekazuje nieprawdziwą informację o rzekomym postępku tego brata czy tej siostry. Nieprawdziwą.
nie sprawdziła tej informacji. Ona nie wie do końca, czy rzeczywiście ten brat czy ta siostra w taki, a nie w inny sposób się zachowali. Ale tą informację przekazuje dalej. Ze swoim zaangażowaniem uczuciowym, z podkreśleniem tonu, głosu. Jak mogła tak zrobić? Jak się mogła ta osoba tak zachować? Ten brat, co ciekawe, który jest obmawiany, o niczym nie wie. Sytuacja taka w rzeczywistości nigdy nie miała miejsca. Ale dobre imię tego brata zostało nadszarpnięte, czy tej siostry. Zostało nadszarpnięte. Dlaczego? Plotka została puszczona w eter. Już nie tylko usłyszała to jedna osoba, ale usłyszało dwie, pięć, dziesięć, sto osób, cała społeczność, a później w Polskę poszła taka informacja, czy w świat. Do czego zatem doprowadziła ta plotka? No właśnie do niczego innego, jak do obmowy i do umniejszenia, można powiedzieć, poniekąd wartości tego brata czy tej siostry w oczach innych osób. Jednak nie tylko słuchanie może nam sprawiać przyjemność. Sami często rozpowszechniamy plotki. Sami często potrafimy rozpowszechniać plotki. Nie tylko, że słuchamy, ale też czynnie chcemy w tym uczestniczyć. Dlaczego? No właśnie, kiedy kogoś poniżamy, kiedy o kimś mówimy, kiedy potrafimy rzucić jakąś informację odnośnie kogoś, niesprawdzoną, dodajmy, i niezweryfikowaną, nieprawdziwą, czyli plotkę, to co to powoduje? Powoduje to, że my stajemy się w takiej sytuacji tak jakby lepszymi, umniejszając tej osobie, którą obmawiamy, tej osobie, o której wypowiadamy plotkę. I ona może być bardzo niewinna. Ona może być bardzo subtelna. Z informacją, no wiesz, tamten brat, on już przecież od tylu lat studiuje prawdę, od tylu lat chodzi na zebranie, od tylu lat jeździ na konwencje, na spotkania różnego rodzaju. A wiesz, jak się zachował? No, słyszałem, że zrobił to i tamto. I prawdopodobnie to wywołało taki, a nie inny skutek. Słyszałem i prawdopodobnie. Informacja niesprawdzona, niezweryfikowana. Puszczam plotkę. Co to powoduje? Że w tym momencie moje ego rośnie. No wiesz, ja bym tak nigdy nie postąpił. Ja bym tak nigdy nie zrobił. Ale ten brat z takim doświadczeniem w prawdzie zachował się tak, a nie inaczej. Wychodzą nasze złe pobudki, nasze złe myśli. Co jest podstawą takiego myślenia? No nic innego jak pycha. Pycha jest podstawą tego, że czasami ludzie chcą plotkować, że chcą przekazywać plotki, że chcą obmawiać. Pycha, nic innego. A więc wiemy, czym jest pycha i wiemy, co ona powoduje. Nie będziemy teraz tego tematu tutaj rozwijać. Jak często czytamy, drodzy braterstwo, opinie, komentarze, informacje, które nie są niczym innym właśnie jak plotką? Jak często w naszym życiu słyszymy takie informacje? Jak często może czytamy w codziennej gazecie, w wiadomościach, w internecie? Jak często słyszymy i czytamy takie informacje? Dzisiejsze media wszelkiego rodzaju, począwszy od telewizji, poprzez media społecznościowe w internecie, Facebooki, Instagramy, można byłoby wymieniać mnóstwo jeszcze innych różnych tego typu rzeczy, toną w takich informacjach. One toną w takich informacjach. Co więcej, one z tego żyją. No jeżeli dzisiaj się mówi, prawdopodobnie tamta aktorka jest w ciąży i prawdopodobnie ona się rozejdzie z tamtym i z tamtym człowiekiem, tak? No nic innego jak media żyją z tym przez pół roku, zastanawiając się, czy ta właśnie aktorka jest w ciąży. I codziennie temat, codziennie artykuł w gazecie, co zrobiła, co dzisiaj powiedziała, jaki krok zrobiła. No nic innego jak karmienie ludzi plotkami. Czymś, co nie ma żadnego celu. Czymś, co jest zupełnie puste i nie mające żadnego zbudowania. Jak często słuchamy takich plotek w naszych rozmowach? I to może nawet z zaciekawieniem. Ominąłem ostatni odcinek gazety, a tam było napisane, co ona wczoraj zrobiła. Czy my sami czasem nie jesteśmy źródłem plotek? To każdy sam może sobie odpowiedzieć i zastanowić nad samym sobą. W swoim codziennym życiu, w relacjach, tak jak powiedzieliśmy, rodzinnych, zborowych, braterskich. Czy ja czasem nie jestem tym, który bardzo chętnie opowiada o drugim bracie, o drugiej siostrze i roznosi te plotki, a ostatecznie nie jestem źródłem i powodem tej obmowy?
Co jest najbardziej zadziwiające, kochani, w takich sytuacjach, że jest niewiele osób, które chcą zweryfikować, czy ta informacja, czy ta plotka jest prawdziwa. Jest niewiele takich osób. Czy ta rzecz, którą zasłyszałem, czy ona jest prawdziwa, czy też nie. Przyjmują tę plotkę jako fakt i na jej podstawie wyrabiają sobie opinię o drugiej osobie. Zwróćmy uwagę. Nie porozmawiam z bratem czy siostrą, nie zapytam się, czy to, co gdzieś zasłyszałem od kogoś, czy to jest prawdą, tylko przyjmuję to za fakt, w związku z tym na tej podstawie oceniam daną osobę. Czy w takim razie jej umniejszyć mojej oceny dla takiej osoby, czy też nie, czy może zwiększyć? Tym samym popełniają grzech taki sam, jak ten, który przekazywał te plotki. Bo zarówno ten, który przekazuje plotki, jak i ten, który ich słucha, a nie reaguje, są tak samo temu winni. Jaka powinna być więc postawa chrześcijanina w takiej sytuacji, jeżeli się w takiej znajduje? Przede wszystkim nie powinien słuchać żadnych plotek. Nie powinien słuchać żadnych plotek. Ucinać wszelkie informacje będące plotkami. Bracie, zweryfikowałeś tą informację, czy siostro? Czy ty wiesz to na pewno? Rozmawiałeś z tym bratem albo z tamtą siostrą, że w ogóle takie rzeczy opowiadasz? Czy wiesz, że to jest prawdą? Nie słuchać ich. Jeżeli już zasłyszałem coś, jeżeli to do mnie dotarło, to nie przyjmować tego i na tej podstawie nie oceniać brata czy siostry, ale zweryfikować tą myśl, czy to rzeczywiście jest prawdą. A z mojego założenia chrześcijanina powinienem stwierdzić, to nie jest prawdą. Założyć zawsze, że to nie jest prawdą, bo nie wierzę, żeby brat czy siostra zrobili taką czy inną rzecz, powiedzieli taką czy inną. Ale najpierw trzeba tą rzecz zweryfikować, sprawdzić. Żadna plotka nie może być podstawą do oceny innej osoby. Żadna nie może być podstawą do oceny innej osoby. Przeczytajmy sobie dwa teksty Pisma Świętego. Przypowieści Salomona, 26 rozdział, wersety 22 do 25. Przypowieści Salomona, 26 rozdział, wersety 22 do 25. Słowa plotkarzy są jak rany, przenikają do głębi wnętrzności. To jest prawda. Tutaj Salomon bardzo ładnie obrazuje tą kwestię. Słowa plotkarzy są jak rany przenikające do głębi wnętrzności. W taki sposób godzą w człowieka, w drugiego. Palące wargi i złe serce są jak glina, skorupa pokryta żużlem srebrnym. Ten, kto nienawidzi, udaje wargami, lecz w sercu knuje podstęp. Gdy mówi miłym głosem, nie wierz mu, bo siedem obrzydliwości ma w swoim sercu. Jeszcze jeden werset także z Przypowieści Salomona, 8 rozdział, werset 13, który mówi tak. Przypowieści Salomona, 8 rozdział, werset 13. Bojaźń Pana to nienawidzić zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i czego? Ust przewrotnych. Pan nienawidzi takiego postępowania. Nienawidzi żadnej plotki, nienawidzi żadnej obmowy. Nie tego uczy Pan Bóg swoje dzieci. Często źródłem plotek jest tak zwane roztrząsanie sprawy z zaprzyjaźnioną osobą. Żalenie się komuś. Przyjaźnimy się z kimś, znamy się z kimś. No i teraz powzięliśmy jakąś informację i rozmawiamy z kimś zaprzyjaźnionym i mówimy, słuchaj, ja ci się muszę wyżalić, bo ja usłyszałem o tym bracie czy o tamtej siostrze taką, a nie inną informację. I następuje wymiana zdań w tym zakresie. Musimy podchodzić z dużą ostrożnością zarówno do wysłuchiwania takich narzekań, takich opinii, takiego żalenia się, jak i do własnej chęci podzielenia się z kimś właśnie naszymi urazami i naszym zgorzknieniem o jakiejś osobie. My sami możemy czuć jakieś zgorzknienie, jakieś zbulwersowanie może postawą, zachowaniem kogoś. No i teraz jak się spotkam z moim przyjacielem, czy bratem i siostrą, a może w zborze, a może prywatnie, no to teraz sobie tą sprawę omówimy. Jeśli ktoś uraził twojego przyjaciela, a on powiedział ci o tym, co zaczynasz robić, zaczynasz współczuć swojemu przyjacielowi. To jest oczywiste, to jest naturalne. No bo jeżeli ktoś jest moim przyjacielem, to ja mu współczuję, jeżeli on cierpi. Jego krzywda staje się wtedy moją krzywdą, bo ja też cierpię z tego powodu, że mój przyjaciel cierpi.
zaczyna we mnie budzić się gniew do kogo? W stosunku do osoby, która dokonała krzywdy mojemu przyjacielowi. I wtedy zaczynam się już gniewać na tego przyjaciela. Na tego, który wyrządził krzywdę mojemu przyjacielowi. Po jakimś czasie jednak następuje taka sytuacja, że ten mój przyjaciel pogodził się z tym, który wyrządził mu tą krzywdę. Oni się pogodzili. Wyjaśnili między sobą tą sprawę. Ale ja dalej żyję z tą informacją. Ja dalej żyję z tym, co się stało przed jakiś czas temu. To, co mi powiedział mój przyjaciel, że ten właśnie brat czy siostra, tamta osoba wyrządziła mi taką krzywdę. Ja się nie pogodziłem z tą osobą, bo nie mam z czym się pogodzić. Ja teoretycznie nie powinienem w ogóle sprawy znać. W związku z tym ja nie powinienem iść do tej osoby i mówić, bracie, czemu tak zrobiłeś i tak dalej, tak? No bo ja oficjalnie tej sprawy nie znam. To jest sprawa między moim przyjacielem, a tym bratem, który wyrządził mu krzywdę. No i teraz co się dzieje? Ta zgorzkniałość, ten gniew w moim sercu dalej tkwi. A co się dzieje z uczuciami, które już mamy w swoim sercu? One zaczynają się potęgować, one zaczynają rosnąć w nas, jak wielka góra. One zaczynają się odkładać, aż w pewnym momencie, no, postępuje nasza degradacja tak naprawdę. Jeżeli o naszym konflikcie z kimś rozmawialiśmy, nie tylko z jedną, ale z kilkoma osobami, a każda z nich w zaufaniu podzieliła się tą informacją z żoną, z mężem, a ci z kolei choćby tylko z najbliższymi przyjaciółmi, jeszcze w zborze powiedziałem kilku osobom też w zaufaniu i też po cichu, żeby czasem oni tej informacji nie przekazywali dalej, można powiedzieć, że machina oszczerstwa została uruchomiona. Czy jesteśmy w stanie ją zatrzymać? No, nie tak prosto, bo im większy krąg ona zatoczyła, im więcej osób jest w to wciągniętych, tym gorzej, trudniej naprawić dane zło. Wystarczy, że każdy doda coś do tej historii. Ja powiedziałem to bratu Michałowi, brat Michał poszedł i powiedział to bratu Zbyszkowi, a brat Zbyszek bratu Arturowi, a brat Artur jeszcze tam komuś i łańcuszek idzie. Ale każdy w przekazywaniu tej informacji dalej coś doda od siebie. To działa tak jak głuchy telefon. Jest taka zabawa wśród dzieci, głuchy telefon. I każdy coś doda i później ten na końcu, który jest tej, mówi, co powiedział ten pierwszy. No i okazuje się, że historie powstają tak niestworzone i często tak śmieszne, bo wśród dzieci, ale wśród dorosłych to już niekoniecznie musi być wcale takie śmieszne i takie miłe. Tak jak powiedzieliśmy, wystarczy, że każdy doda coś od siebie do tej historii, ubarwi ją lub też niedokładnie ją opowie. Po miesiącu lub dwóch reputacja tej osoby, o której mowa, tej osoby obmawianej, popsuje się. Jej dobre imię zostanie splamione, a ona sama nawet nie będzie wiedziała, dlaczego tak się stało. I to jest, drodzy braterstwo, najgorsze. Wszyscy wiedzą o sprawie, której nie ma de facto i brat, którego sprawa dotyczy, czy siostra, też o tym w ogóle nic nie wie. Aż w końcu dowiaduje się historii niestworzonych na swój temat, na temat swojej osoby. Mówimy wówczas o problemie, o sytuacji, a nie o osobie. Jeżeli powstaje taka sytuacja, i czy to bracia mówcy, czy to w innych sytuacjach w zborze jako przykłady, chcemy poruszyć i powiedzieć, że tak nie powinno być, nie powinniśmy się zachować tak czy inaczej, a powinniśmy się zachować właśnie tak, to co robimy w tym momencie? Mówimy o sytuacji, mówimy o problemie, ale nie mówimy o danej osobie. Tak, żeby nie było, nie stało się to plotką, a przede wszystkim obmową. Piętnujemy złe zachowanie, błąd, ale nie osoby. To, co jest zasadą biblijną, że mamy potępiać grzech, ale nie grzesznika. Bardzo często, gdy ktoś kończy przekazywać tą zacną plotkę drugiej osobie, słyszymy znamienne słowa, to co też już wcześniej kilka słów powiedzieliśmy o tym. Wiesz co? Tylko proszę, zostaw to dla siebie. Nie chcąc ujawniać dalej tej informacji. Ja ci powiem to w tajemnicy, ale ty nie mów tego dalej nikomu innemu. Słyszeliśmy kiedyś coś takiego? Ktoś powiedział kiedyś coś do nas takiego? Kiwamy głowami, że tak. Dlaczego tak jest? No właśnie, już kiedy słyszymy takie słowa,
to już powinna się w nas zapalić taka czerwona lampka. Dlaczego ten brat czy ta siostra mówi w ogóle do mnie w taki sposób? To w takim razie, czy informacja, którą mi przekazuje, czy ona jest właściwa, czy ona jest dobra, czy ja powinienem ją przyjąć w ogóle, no jest to sytuacja warta na pewno bardzo dużego zastanowienia. Powiedzmy takim uprzejmie, takim osobom, które chcą nam to przekazać, chcą nam powiedzieć i które wypowiadają takie słowa właśnie, powiedzmy im stanowczo, że ich drogi nie są drogami światłości, ale drogami ciemności. Powiedzmy w taki sposób, nie bójmy się tego. Bracie, czemu ty postępujesz według postępków ciemności? Czemu przekazujesz plotkę, czy też mówisz o obmowie w stosunku do brata czy siostry? Dlaczego? Nasza reakcja powinna być stanowcza, bez względu, czy to rozumieją, czy też nie. My nie chcemy być uczestnikami ciemnych dróg, tych, na które może ktoś wszedł. Jakie przejawiają się w ich słowach, w ich czynach, w ich postępowaniu. Powiedzmy im to w taki sposób taktowny, oczywiście. Nie w taki sposób, żeby kogoś zgnieść, przygnieść, tak? Ale zawsze każda informacja, każde napomnienie powinno być uczynione w sposób taktowny. Tak, aby ich to nie zabolało, możliwe jak najmniej. Odetnijmy się od tego. Odetnijmy się od tego. Nie dajmy się wciągnąć w tą spiralę słuchania o tym, to po pierwsze, a co gorsze, jeszcze dalej przekazywania tych informacji. Odetnijmy się od tego całkowicie. Obawa, aby nie być nazwany plotkarzem, była metodą przeciwnika do ukrywania zła i często była zaporą wstrzymującą poświęconych do spełniania ich powinności. Jakiej powinności? Zareagować, powiedzieć: bracie, siostro, czemu ty takie rzeczy w ogóle opowiadasz? Przecież ty w ogóle takich rzeczy nie powinieneś mówić. Dlaczego rozsiewasz plotki? Dlaczego obmawiasz brata czy siostrę? Dlaczego to robisz? Chodź, idziemy do tego brata, którego sprawa dotyczy, wyjaśniamy sprawę. O, już. I wtedy zaczyna się już problem. Tę obawę muszą pokonać i muszą zrozumieć, że grzechem jest nie powiedzieć prawdy właściwej osobie z obawy. Jeżeli wiemy, że ta osoba grzeszy i nie powiemy jej o tym, to też grzech jej jest na nas. Jeżeli wiemy, że ta osoba grzeszy, przekazuje tą plotkę, czy też obmawia, a nie zareagujemy, to grzech tej osoby także spływa na nas. Też mamy z tego tytułu odpowiedzialność. Jakże prostsze, kochani, byłoby życie bez wszystkich plotek o innych osobach, sytuacjach i rzeczach. Byłoby prostsze? Nie słyszelibyśmy różnych ciekawych rzeczy, teorii, bajek na swój temat, z różnych źródeł, od różnych osób. Obecnie zastanówmy się krótko nad obmową i wszystkimi plotkami, które prowadzą właśnie do obmowy, które są jednocześnie obmową. Brat Russell napisał tak. Nowoczesnym sposobem atakowania nieprzyjaciela nie jest wyrywanie obcęgami paznokci u rąk i nóg, ani wypalanie oczu rozpalonym żelazem, to co było w średniowieczu, lecz zamiast tego nowoczesną bronią jest potwarz, oszczerstwo i obmowa. A to w niektórych swych stopniach jest duchem morderstwa. Obmowa duchem morderstwa. Zaiste nasz Pan jakby dał do zrozumienia, że lud Jego będzie więcej przedmiotem obmów, aniżeli fizycznych cierpień, albowiem raz po raz oświadczał. I tu mamy tekst Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 11. Mówić będą wszystko złe przeciwko wam, kłamiąc dla mnie. Czym zatem jest obmowa? I tu był koniec cytatu. Czym zatem jest obmowa? Obmowa jest wspomniana przez apostoła i wliczona jest do uczynków ciała i diabła. Obmowa jest wliczona do uczynków ciała i diabła. Jest ona w zupełności przeciwna złotej regule. Zgadzamy się z tym? Kto z nas chciałby być obmawiany? No nikt. Zgodnie z zasadą złotej reguły. Ja bym nie chciał być obmawiany, no ale ja ewentualnie jakąś plotkę mogę puścić. Zatem jakiekolwiek mówienie źle o drugim jest niesprawiedliwością i nie może być usposobieniem tych, którzy w jakiejkolwiek mierze posiadają Ducha Bożego. Tych, którzy chcą wzrastać w łasce Chrystusowej. Tych, którzy chcą kształtować swoje serce na kształt i podobieństwo Chrystusowe.
Obmowa oznacza wszelkie złe lub szkodliwe uwagi względem drugich osób, jak również słowa nienawistne, złośliwe, słowa zazdrości, sporu. Słowem, cokolwiek mogłoby szkodzić lub skrzywdzić drugich w jakimkolwiek bądź stopniu. Wszystko to jest obmową. Nawet niegrzeczne uwagi skierowane przeciwko komuś, które mogłyby zaszkodzić jego reputacji, liczą się już jako obmowa. Chociaż te uwagi mogą być prawdziwe. Ja mogę przekazywać prawdziwe informacje o bracie czy siostrze, o jakiejś osobie, ale poprzez to, co mówię, co robię, umniejszam jej reputacji, pokazuję, że ona wcale nie jest może taką silną w charakterze, jest słabszą, jest bardziej grzesznym człowiekiem może niż ja. Obmową czy też plotką jest nie tylko przekazywanie wiadomości niesprawdzonej, ale także rozpowszechnianie prawdy w celu szkodzenia tej osobie. Czyli nieważne, czy mówimy prawdę, nieważne, czy mówimy coś kłamliwego, jeżeli to szkodzi danej osobie, to jest obmową. Obmowy możemy dokonywać względem osób indywidualnych, możemy obmawiać zbór, możemy obmawiać jakąkolwiek społeczność religijną, taką czy inną. W żadnym z tych przypadków nie przynosi ona zbudowania i błogosławieństwa żadnej ze stron, a raczej odwrotny skutek przynosi. Przynosi coś negatywnego. Przynosi szkodę zarówno temu, który obmawia, ale przynosi szkodę także temu, który jest obmawiany. No, łatwo sobie wyobrazić. Podaliśmy już 2-3 przykłady w tym zakresie. Przeczytajmy 2 teksty ze Słowa Bożego. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 13 werset. Tutaj apostoł podaje pewien przykład. Pierwszy list do Tymoteusza, 5, 13. I on tutaj robi pewien opis dotyczący pewnych sióstr. O, już się ciągnie od wcześniejszych wersetów, ale nie będziemy teraz całości analizować, tylko ten werset 13. Co robią te siostry w tamtym czasie? Co więcej, uczą się bezczynności, chodząc od domu do domu i nie tylko są bezczynne, lecz też gadatliwe, wścibskie, mówiące to, co nie wypada. Mówiące to, co nie wypada. Co tu miał na myśli apostoł Paweł? No właśnie, chciał przekazać ostrzeżenie przed kobietami w tamtym czasie, a za chwilkę coś więcej powiem w tym zakresie, bo widzę uśmiechy niektórych osób. Chciał przekazać ostrzeżenie przed takim postępowaniem, przed takim zachowaniem, żeby chodzić po domach, spotykać się i używać właśnie tego typu charakteru rozmów. Są gadatliwe, wścibskie, chętnie plotkują, porozmawiać o tej, o tamtej osobie, o innych, tak? Bardzo chętnie, jak chleb codzienny. Apostoł Paweł wspomina tutaj o kobietach, jak przeczytaliśmy i powiedzieliśmy, ale drodzy braterstwo, jestem przekonany, że chodziło tutaj o pewną zasadę na podstawie tych wersetów oczywiście, która dotyczy także mężczyzn. Więc nie cieszmy się, że to dotyczy tylko kobiet, że to kobiety mają z tym problem. Takie postępowanie jest tym bardziej niegodziwe, jeśli ktoś używa jako poparcia dla danej plotki na przykład autorytetu brata starszego w zborze. Bo brat starszy, tamten brat, on jest starszym w zborze, on mi powiedział, że tamten zrobił to czy tamto. To jest jeszcze gorsze, jeżeli ktoś używa autorytetu do podparcia swojej plotki, swojej obmowy, tego, co chce uczynić. Zobaczmy Psalm 101, rozdział, werset 5. Co mówi psalmista? 101, rozdział, werset 5. Psalm 101:5. W niektórych Bibliach to będzie werset 6, akurat w tłumaczeniu, z którego korzystam, werset 5. Zgładzę tego, który potajemnie oczernia swego bliźniego. Pan Bóg mówi. Zgładzę tego, który potajemnie oczernia swego bliźniego. Nie zniosę wyniosłych oczu i nadętego serca. Tak mówi Pan Bóg. Skrycie można oczerniać także, drodzy braterstwo, z zamównicy. Można to robić. Można także obmawiać, bo powiedzieliśmy, że ta obmowa może mieć przybrać różną formę i w różnych okolicznościach może być wypowiadana. Wystarczy, że powie się o pewnych sprawach w tak jasny i jednoznaczny sposób, że słuchacz będzie dokładnie wiedział, o kogo chodzi. O kim mówi ten mówca, kogo on ma na myśli, kogo chce potępić. I choć mówca w swoim mniemaniu może mieć czyste sumienie,
ja nie podałem nazwiska. Tak? Więc bracia no, na pewno nie wiedzą, o kogo chodzi, ale w domyśle wiedząc, że i tak wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. To ten mówca w tym wypadku dopuścił się bardzo poważnego grzechu. Apostoł Paweł napomina w liście do Efezu w 4 rozdziale w wersecie 29 w taki sposób. Przeczytajmy. List do Efezjan, 4 rozdział, werset 29. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, napisał apostoł Paweł. Przytaczanie w dyskusjach lub w wykładach tak zwanych życiowych przykładów jest rzeczą bardzo cenną. Zgadzamy się z tym? No myślę, że tak, bo to dodaje takiej siły danemu wykładowi, że to nie jest sama teoria tylko, ale rzeczywiście ten mówca mówi to z życia, na podstawie z życia wziętych przykładów, że to rzeczywiście jest faktem, że to rzeczywiście może mieć miejsce, a nie tylko jest teorią. Niekiedy jednak robimy to tak nieumiejętnie, że wszyscy domyślają się, o kim mowa, mimo że nie padło żadne nazwisko. Uważajmy właśnie, kochani, aby mając dobre intencje, podając takie przykłady, nie zaszkodzić innym braciom, bo wtedy też sami, mówiąc o tym i w taki sposób, jesteśmy tymi, którzy czynią obmowę. List do Rzymian, 1 rozdział, wersety 28 do 32. List do Rzymian, 1 rozdział, wersety 28 do 32. Tutaj apostoł Paweł opisuje pewne zachowania ludzi, którzy niekoniecznie poznali Pana Boga, Pana Jezusa. A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów, plotkarze, tak ich nazywa apostoł Paweł, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom, pokazując właśnie, że to plotkowanie, ta obmowa są tymi właśnie uczynkami ciała i diabła. To, co czynią ludzie, którzy nie poznali Pana Boga, nie poznali Pana Jezusa i którym nie do końca zależy w ich życiu, aby postępować według Jego zasad i według Jego nauki. Bardzo często treść plotek jest kompletną nieprawdą, wyssaną całkowicie z palca informacją lub też opacznym komentarzem jakiegoś wydarzenia. Ktoś źle zrozumiał dane wydarzenie, daną sytuację, no ale przedstawił to drugiej osobie, przedstawił to danej siostrze czy danemu bratu. Puścił dalej plotkę. Wówczas szczególnie mocno rani to tą osobę, która jest obmawiana, no bo jest to nieprawdą. Zamiast podnosić komuś ręce, zamiast pomagać mu w jego boju, w jego doświadczeniach, no to takiego jeszcze uderzamy, takiego pognębiamy. Tak jak Aaron i Hur podtrzymywali ręce Mojżesza, no to tego w tym wypadku nie robimy w stosunku do takiej osoby, do takiego brata czy siostry. Obmowa może zniszczyć najpiękniejsze wspomnienia z braterskiego spotkania. Najpiękniejsze wspomnienia. Spotykamy się na takim spotkaniu jak dzisiaj. Rozmawiamy o Słowie Bożym. Jest pięknie, wspaniale. Rozmawiamy jeden z drugim. Bracia, siostry ze sobą rozmawiają. Ale okazuje się, że powstaje jakaś sytuacja, jakaś plotka, jakaś obmowa. Coś zostaje powiedziane na temat tego mówcy, który właśnie mówił wykład. I zamiast tego, co powstaje? Powstaje zgorszenie. Bracia i siostry wracają do domu. I czy zapamiętają to spotkanie jako miłe, wspaniałe i błogosławione? Nie. Zapamiętają w pierwszym rzędzie to, co powiedział tamten mówca. Tą plotkę, którą usłyszałem o tym mówcy, co on zrobił, czego nie zrobił, jak postąpił, jak się zachował. To będzie pierwsza myśl z takiego spotkania. A gdzie błogosławieństwo z tego spotkania? A gdzie duchowe błogosławieństwa? Gdzie zbudowanie? Nie, ono jest przykryte tą obmową, która gdzieś tam pojawiła się. Często stając w obronie jakiegokolwiek zarysu prawdy, możemy się zapomnieć i mówiąc o ogłoszonych błędach, nie występujemy przeciwko błędowi, ale występujemy przeciwko osobie, która głosi te błędy. Co też jest niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa i apostołów. Bo Pan apostoł Paweł wprost mówił i jasno, że macie potępiać grzech, a nie grzesznika.
nie grzesznika, bo każdy jest grzesznikiem i każdy z nas grzeszy. Słowa odczytane ze Słowa Bożego do tej pory wydają się trudne dla każdego człowieka. Próbujemy jednak się czasem usprawiedliwiać z naszych plotek i ploteczek, tłumacząc sobie, że skoro mówimy o kimś prawdę, nie jesteśmy obmówcami. No ja mówię prawdę przecież o tej osobie. To jest prawda, ja nie kłamię. Takie myślenie jest błędem. Dlaczego? No bo powiedzieliśmy wcześniej, iż każda myśl, która szkodzi danemu bratu czy siostrze, obojętnie czy ona jest prawdą, obojętnie czy ona jest prawdą czy fałszem, to jest obmową. A jeżeli jest obmową, jest uczynkiem ciała i diabła. A jeżeli jest uczynkiem ciała i diabła, to czy może przynieść nam zbudowanie? To czy może przynieść nam ostatecznie życie wieczne? Z czego wynika obmowa? Ogólnie możemy powiedzieć, iż wynika ona z nieczystego serca. To, co wcześniej powiedzieliśmy, między innymi właśnie z pychy serca. Chcąc pokazać, że ja jestem lepszym, ja jestem sprawiedliwszym niż tamten brat, czy tamta siostra, czy jakakolwiek inna osoba. Zobaczmy Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, werset 45, co też mówi nam nasz drogi Zbawiciel. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, werset 45. Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swojego serca wydobywa złe rzeczy. Z obfitości serca bowiem mówią jego usta. Z obfitości jego serca. A więc jeżeli w sercu jesteśmy skażeni i posiadamy właśnie takie myśli, czy jak to niektórzy określają, takiego sformułowania ciągoty, tak, do plotkowania czy do obmawiania, no to tak też czynimy. Istnieją wyjątki, w których jesteśmy usprawiedliwieni, mówiąc o innych. Czyli istnieją wyjątki, w których możemy mówić o innych. Czyli czynimy pewnego rodzaju obmowę, bo przedstawiamy tego kogoś w złym świetle, ale jednak jest to dopuszczone i jest to możliwe. Kiedy? No na przykład w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami, że jakiś tam sąsiad, jakiś tam człowiek dokonał kradzieży czegoś, dokonał jakiegoś zabójstwa, przestąpił prawo wynikające z prawa świeckiego w kraju, w którym na przykład żyjemy. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby taką informację donieść władzom na przykład, które rządzą w znaczeniu w tym wypadku policji czy też innych służb pracujących nad, czuwających nad przestrzeganiem prawa świeckiego. Niektóre kraje nawet mają takie zapisy w swoich ustawach, w swoich przepisach, że jeżeli ja nie powiem o tym, wiedząc, że ktoś dokonał takiej rzeczy, to jestem współwinny, współodpowiedzialny takiego zachowania czy takiego czynu. Jak chronić się przed plotką i obmową? Jak się chronić? Jak powiedzieliśmy, obmowa ma niejedno imię, i jest to prawdziwy problem, szczególnie w małych społecznościach braterskich. Dziwne może, ale prawdziwe. Gdzie jest mało braci i sióstr, wszyscy się znają, przychodzi może taki moment, ja nie mówię, że tak jest w waszych społecznościach, czy też w naszej, może przyjść taki moment, gdzie już wszystko sobie powiedzieliśmy, no już przychodzimy, już, no o czym tu porozmawiać? No cały czas rozmawiać o Słowie Bożym, to teraz porozmawiamy o innych rzeczach, tak? Co takiego trzeba robić, żeby chronić się przed plotką i obmową? Jak z tym problemem walczyć? Przede wszystkim sprawdzać u źródła docierające do nas informacje. Najczęściej okaże się, że ta plotka, którą usłyszeliśmy, którą ktoś próbuje nam powiedzieć, że jest nieprawdziwa, że wersja, którą przedstawia nam dana osoba, w ogóle jest niezgodna z rzeczywistością, niezgodna z prawdą. Ona niewiele ma wspólnego w ogóle z prawdą. W ten sposób uprzedzamy też danego brata, że coś złego mówi się o jego osobie. Kolejna rzecz. Mamy stosować zasady biblijne, które Pan Jezus nam podał. Na przykład w Ewangelii Mateusza 18, rozdział, werset 15-17. Jeżeli uważasz, że twój brat ma coś przeciwko tobie, idź porozmawiaj z nim, ale nie obmawiaj go.
Idź wyjaśnij z nim tą sprawę. Dlaczego on tak się zachowuje w stosunku do ciebie? Dlaczego może tak krzywo popatrzył? Dlaczego ma taką minę, a nie inną? Dlaczego powiedział w stosunku do ciebie takie, a nie inne słowo? Idź porozmawiaj z nim. Ale nie idź do swojego brata czy siostry innego i powiedz mu, wiesz co, ten brat czy tamta siostra na mnie tak patrzy, tak się zachowuje, tak postępuje. Dlaczego? No bo to będzie obmowa. To będzie obmowa. A więc załatwianie spraw bezpośrednio z bratem czy siostrą, co do którego czuję, widzę, że może powstać, czy jest pewien problem. Dalej, mamy nie słuchać obmowy, nie słuchać. Jeżeli ktoś próbuje nam coś takiego mówić, stanowczo przerwać takie wypowiedzi. Bracie, siostro, przepraszam bardzo, zagalopowałeś się chyba. Zostawmy ten temat, ja nie chcę tego słuchać. Zostawmy to. Nie słuchać tego, nie karmić się tym, bo jeżeli się tym karmimy, no to potem każdy pokarm, który przyswajamy, on później musi być strawiony przez nasz organizm i przynosi różne skutki w naszym organizmie. Przeczytajmy jeszcze jeden, dwa wersety z Przypowieści Salomona, 17 rozdział, werset 4. Przypowieści Salomona, 17 rozdział, werset 4, który mówi tak. Zły zważa na wargi fałszywe, a kłamca słucha przewrotnego języka. Kłamca słucha przewrotnego języka. Nie słuchajmy takich rzeczy. Dalej, nie utrzymujmy kontaktów towarzyskich z plotkarzami. To mówi nam Słowo Boże, to nie jest mój wymysł. Przypowieści Salomona, 20 rozdział, werset 19, mówi tak. 20 rozdział, werset 19. Plotkarz zdradza tajemnicę, dlatego nie zadawaj się z tym, który pochlebia wargami. Nie zadawaj się z takim. Strzeż się go, bo on może być powodem twojego duchowego upadku. I jeszcze jedno. Należy sobie przede wszystkim zdać sprawę z powagi problemu. Że plotka to nie jest coś takiego małego, coś, co będzie przyszło, poszło, poszło gdzieś tam w świat, ludzie zapomną o tym. Nie. Tylko trzeba sobie zdać sprawę, że to może przynieść bardzo dużą szkodę. Ewangelia świętego Mateusza, 12 rozdział, werset 36. Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiadają ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. To powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Jak powinna zareagować osoba obmawiana? Jeżeli wiemy, kto szerzy o nas plotki, to sprawa się wydaje prosta. Idziemy do takiej osoby i rozmawiamy i wyjaśniamy sprawę. I teoretycznie sprawa w tym momencie powinna być zamknięta. Nikt więcej o tej sprawie nie wie. Należy wyjaśnić taką sprawę, takie zachowania, takie słowa. Wówczas, jeżeli ten obmówca jest chrześcijaninem, to co? To powinien naprawić daną sprawę i jeżeli już zdążył powiedzieć komuś tą informację, przekazać, plotkować, to co zrobi? Spróbuje dotrzeć do tych wszystkich osób i naprawić ten problem, naprawić ten błąd, tą plotkę, którą puściła i powiedzieć, popełniłem grzech. Powiedziałem coś, co było nieprawdą. Przepraszam bardzo, wycofuję się z tego, mój błąd. Ja popełniłem grzech. Nie, że ja się pomyliłem. Ja popełniłem grzech w tym zakresie. Chcę to naprawić. Dużo trudniej jest wtedy, kiedy nie znamy obmówcy i nie mamy dostępu do niego. I tutaj sytuacje mogą być diametralnie różne w każdej sytuacji. Wówczas to okoliczności, w jakich się znajdziemy, wskażą nam, jak mamy zareagować. Będą sytuacje, w których nic nie zrobimy, bo nie jesteśmy w stanie. Słyszymy, że gdzieś tam w Polsce coś o nas mówią, ale nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. Ale będą sytuacje, gdzie pewne informacje od kogoś do nas dotrą, więc możemy zareagować, sprostować daną informację, powiedzieć, bracie, siostro, przekaż dalej, to jest nieprawda. Słowo Boże już nie będę czytał, już kończę. Na zakończenie tylko powiem, że Słowo Boże podaje, jakie są kary dla plotkarzy i obmówców. Możemy sobie o tym przeczytać między innymi w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 5 rozdział, werset 11, Jakub, 1 rozdział, werset 26. Dlatego, drodzy braterstwo, strzeżmy się wszelkiego rodzaju plotek, obmów. Strzeżmy się, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to może być duchowym zabójstwem, morderstwem brata czy siostry. To jest poważnym grzechem, wbrew temu, co mogłoby się czasami wydawać. Niech dobry Pan Bóg błogosławi nam z tych wspólnych rozważań, a